me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on. Dobry wieczór Państwu. Jak wskazywała liczba na ekranie 69, jest to 69. spotkanie, pierwsze w tym nowym 2011 roku. Dotychczas mieliśmy 3 spotkania na żywo. 2 razy był Marek Zarzycki. Widzę, że niektórzy z Państwa mieli okazję uczestniczyć w tych mini recitalach. Dzisiaj jest po raz drugi Arek Elvis Milczarek. Nie spodziewałem się, co prawda, takiej wielkiej liczby i przepraszam za pewne kłopoty tutaj w pomieszczeniu. Ja chciałbym kilka rzeczy powiedzieć o dniu dzisiejszym. Otóż dzisiaj tak się zbiegło pięknie, że urodził się Elvis Presley i są to jego, gdyby żył, 76. urodziny. Ale również chciałbym przypomnieć tym młodszemu pokoleniu, bo starsze pamięta, dzisiaj przed godziną 10 rano w 1967 roku na dworcu we Wrocławiu zginął ikona polskiego filmu, polskiego kina, Zbyszek Cybulski. Tak, to mi się te dwie daty, jedna tragiczna, druga radosna, prawda, bo narodziny Elvisa skojarzyły. Kto z Państwa czytał Moje miasto w rock'n'rollu widzie, ja właśnie tę sekwencję poświęciłem i Zbyszkowi Cybulskiemu, prawda, tej tragicznego przedpołudnia 67 roku, 8 stycznia i oczywiście Elvisowi Presleyowi. Ja może tylko powiem dzisiaj, co nas czeka. Otóż za chwilę, jak już Państwo widzicie, w cudownym wystroju sceny, prawda, z rekwizytami Elvisa, piękny baner, który zabezpieczył sam dzisiejszy wykonawca coverów Elvisa Presleya. Będą to z takich 3 epok. Będę fragment koncertu z NBC, TV NBC w 68 roku. To po 10 latach, kiedy Elvis był nieobecny na scenie, powrócił, prawda, w telewizji charakterystyczny takie koncert w skórze. Prawda? To jest właśnie ten powrót, comeback Elvisa, 68 rok, jeden z najważniejszych wydarzeń dla wykonawcy. I również będą 2 takie kolejne bardzo ważne koncerty. Aloha from Hawaii, 72 rok, Hawaje. I trzeci, 73 rok, dziękuję za podpowiedź. I również wielki koncert, właśnie to była wiele koncertów sfilmowanych na takim filmie, 32 filmie z Elvisem Presleyem, That's the way it is Elvis, prawda? To jest Hotel International w Las Vegas, gdzie on bardzo dużo tam występował i covery z tego okresu nasz dzisiejszy piosenkarz, wykonawca Arek to uczyni. Jak zapowiadałem wcześniej, kto był w ubiegłym roku na ostatnim spotkaniu, mówiłem, że będzie kwestowanie. Chcemy, żeby chociaż podróż z Londynu, prawda, Marka się zwróciła. Też powiem, bo nie wszyscy Państwo tu byli w sierpniu z okazji 33. rocznicy śmierci Elvisa. Też powiem, że Marek Tomaszowianin tutaj kończył maturę, kończył studia w Kielcach i teraz od ponad 5 lat przebywa w Londynie i tam, załóżmy, pomyślał o takiej formie, nie będę o tym mówił, sami Państwo zobaczycie i ocenicie z Elvisa Presleya. Chcę powiedzieć, że niebawem wraca do Polski i do Tomaszowa i myślę, że to nie będzie jego nasze tutaj ostatnie spotkanie, tym bardziej to z Państwa obserwuję od ponad 6 lat w moich cyklach Herosi Rock'n'Rolla. Elvis dzisiaj jest po raz 8. 6 razy na okoliczność śmierci w sierpniu, a po raz 2 jest na okoliczność urodzin.
Były te urodziny w ubiegłym roku, 75. okrągłe i właśnie tak było. Ja tylko tutaj się spytam, jak tam na zapleczu, jak nasz Elvis? Elvis ma się dobrze. I też muszę powiedzieć taką rzecz, że Arek przyjechał na święto i cały tydzień chorobą. Mieliśmy robić próby, nie mógł, prawda, bo było 100. Tak, jeżeli by się coś wydarzyło, czego no proszę mi wybaczyć, ja się przygotowałem również na coś niesamowitego, gdyby Arek za nie mógł, ale widzę, że jest w formie i za chwilę Państwo tu będziecie mieli okazję go zobaczyć na żywo. Był trochę bałagan, dlatego że rzutnik, który stał, trochę nam tutaj blokował miejsca, ale już w tej chwili jest wszystko jako... Zobaczył Janusz, kolega z Teletopu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze parę sekund, minut, żeby kolega, który będzie to nagrywał, filmował, żeby mógł zająć dogodne stanowisko, dogodne SO. W wojsku jest to stanowisko ogniowe, w cywilu obiektywu. Tak, Janusz? Tak. Także, że parę minut, wybaczcie, trochę kolega się zabogaje. Ja tylko powiem, że następne spotkanie będzie 29 sierpnia, 70 w jakiś sposób jubileuszowe, jeszcze w styczniu. I będzie B.B. King and Friends, na które zapraszam. Niesamowita rzecz. Stycznia, tak? Ja powiedziałem grudnia? Sierpnia. Już chciałbym Elvisa uśmiercić. Tyle co się narodził, już byłem w sierpniu, prawda, w dniu. Utwór, który Państwo słyszeliście, który promował tutaj naszego Arka, to śpiewał Elvis Presley. Wyszła płyta w ubiegłym roku, w 2010, Viva Elvis. Są to jego najlepsze covery, zrobione tak dzisiaj ze współczesnymi orkiestrami, współczesną technologią, współczesnym muzykowaniem. I Blue Sweat Shoes, ten słynny wielki hit, Państwo mieli okazję zobaczyć. Ja tak będę tutaj troszeczkę przedłużał tą sprawę, ale tylko dlatego, żeby Janusz mógł się tutaj dokładnie rozłożyć. Słuchajcie, tam nie ma już miejsc krzesełek. Radek, nie mamy już tych białych krzesełek. To. O. No widzę, Warszawa, wiadomo, że stolica ma miejsca siedzące, no wiadomo. Ale mój przyjaciel Marek z Łodzi jechał, jest on już może dotarł. Jeszcze nie. Wiem też, że przyjechało tutaj sporo przyjaciół z miast ościennych. I piękna sprawa, no może nie dla wszystkich starczyło tutaj tak wygodnego miejsca siedzącego, ale podejrzewam, że w trakcie koncertowania Arek nam nie pozwoli wygodnie siedzieć. Także tak to będzie wyglądało. No niech kolega tutaj ściągnie troszeczkę. No. Ściągam. Także dzisiaj, wiecie co, my tak mało praktykujemy na żywo, na 69 to jest czwarte spotkanie, prawda, i nigdy nie było aż takie przesilenie tutaj osobowe. Ja tutaj ktoś powiedział, że to jest gorzej jak było w Hiroshimie, no niech nie przesadza. Tam do dzisiaj jest bałagan. Tak, bardzo ładnie. Teraz jest dla fotoreporterów. Można przy Jupiterach. Ewa, zrób mi ładne zdjęcie z mikrofonu. A wiecie co? Ja sobie wejdę tutaj. O. O. Ale uśmiech ładny. Tak, tak. O, teraz. Będę miał dwa takie zdjęcia. Jedno miałem od komunik, ładne, ale z gromicą, a teraz z mikrofonem, tak trzymałem. Bardzo fajnie.
Także wiecie co? Można sobie przy tym wspaniałym banerze kilka fajnych zdjęć zrobić. Będzie potem parę minut. Reaching my body.
Okay. Hello, everybody. Welcome, and I hope you enjoy the show tonight. I know that not everyone speaks English here, so I decided to learn Polish a little bit. Ja umiem powiedzieć dzień dobry. Sorry za mój akcent, prawda? Umiem powiedzieć dziękuję. Nie w tym języku. Umiem też powiedzieć witam najlepszą publiczność w tej części Europy. Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się was tutaj tak dużo, bo gdybyśmy, to byśmy krzesła postawili, ale przecież na stojąco tańczy się lepiej, prawda? Okej, okay, słuchajcie, wiem, że już jest po świętach i właściwie każdy z nas już żyje następnym rokiem, ale czasami bywa tak, że święta spędzamy bez tej naszej ukochanej drugiej osoby. Tak się zdarza, że nawet ktoś dzwoni, a to nie ona, ani nie on. Dobrze, to pojedziemy. Just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same thing if you're not here with me. I'll have Christmas, it has started when all is blue, heartaches start hurting. You'll be doing all right with your Christmas on white. But I have a blue, 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 blue Christmas. Na razie się bujemy, a zaraz będziemy wszyscy wstawać i szaleć, tak? Thank you. Słuchajcie, mam do was jedno pytanie. Czy wy, tak samo jak ja, uważacie, że Elvis Presley był jeden, jedyny i niepowtarzalny? Kto tak uważa, ręka w górę? Jasne, słuchajcie. My... Tak, jestem kopią, tak. Nawet marną bym powiedział. My, ci wszyscy, którzy śpiewamy Elvisa na scenie, my wszyscy, którzy słuchamy Elvisa w domu, staramy się oddać mu hołd. Dlatego nazywam się Elvis Tribute Artists. Chcemy propagować jego muzykę, chcemy propagować to, jak on wyglądał, jak się poruszał na scenie, ale my wciąż będziemy kopią. Dobrze pani powiedziała. Nikt nie będzie taki jak Elvis. Elvis był jeden, jedyny w swoim rodzaju i nikt go nie zastąpi. A na początek muszę przeprosić za mój głos.
Ale umówmy się tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz w Las Vegas, na samym środku pustyni Nevada. W powietrzu unosi się mnóstwo piasku, który połączony z alkoholem. To nie pijecie? Powoduje to, że nasze struny głosowe drgają inaczej niż powinny. Where it began, I can begin to know when, but then appeared the going strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who would believe you come along? Hands touching hands, reaching out, touching me. Słuchajcie, pewnie wszyscy wiecie, ja nie muszę wam tego mówić, że Elvis Presley nie był tylko zwykłym piosenkarzem, który wchodził na scenę, śpiewał ze swoim zespołem, schodził, dziękujemy państwu, do widzenia. Elvis Presley był najlepszym performerem na swoje czasy. Ja myślę, że i dzisiaj by się nie powstydził nikt, kto zaprosiłby go na swoje show. Elvis również dowcipkował na scenie. Tak, Elvis był bardzo zabawnym facetem. Często robił swojemu zespołowi, swoim piosenkarzom z chórków dowcipy. No i to było bardzo śmieszne dla publiczności. Ja powiem wam szczerze tak. Nie wiem, czy wiecie, co Elvis najbardziej lubił jeść. Słucham? Nie, słodycze to każdy. Smażone banany.